Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W pierwszej części przedstawię Państwu podstawowe kwestie związane z wykorzystaniem aplikacji Plickers. Aby utworzyć swoje konto, należy wejść na www.plickers.com. Klikamy i rejestrujemy się za darmo, zakładamy sobie konto. Należy podać pierwsze imię, drugie, maila, hasło i potwierdzić. Można także zalogować się używając swojego konta na Google. Ja, jako że już mam konto, zaloguję się. I pokazuje nam się strona startowa narzędzia Plickers. Proszę zobaczyć, można sobie używając prawego klawisza myszy przetłumaczyć na język polski. Ja nie będę teraz tego robić. I jak widzimy, po lewej stronie znajduje się menu. Tutaj są moje utworzone foldery, w których mam moje pytania. I od czego zaczynamy? Pierwszą rzeczą jest okienko, które pojawi się Państwu tutaj przy rejestracji. Ja już go nie mam, gdyż założyłam już sobie wcześniej swoje konto, natomiast w tym okienku będziecie Państwo mieli krok po kroku, tak naprawdę w jaki sposób należy tworzyć pytania, tworzyć klasy, pobierać karty, więc tutaj może być pomocne to okienko. Ja to wszystko Państwu pokażę już na takiej wersji, na której pracujemy. Zaczniemy od tworzenia wirtualnej klasy. Proszę zobaczyć, tutaj są moje klasy, możemy je edytować. Jest taka klasa demo, którą możemy sobie wykorzystywać w celach testowych. Tu jest moja pierwsza klasa. Natomiast, żeby założyć sobie nową klasę, klikamy tutaj w ten plusik New Class. I proszę zobaczyć, możemy sobie nazwać tą klasę. Wpisujemy sobie nazwę klasy i klikamy Utwórz klasę. Klasa, moja klasa testowa, tak sobie ją nazwałam, jest już gotowa. Teraz mogę sobie dodać uczniów. Wpisujemy imię i nazwisko ucznia. Najlepiej by było, czy to jest taka moja propozycja, żebyście Państwo sobie wpisywali uczniów tak po kolei, jak są w dzienniku, ponieważ wtedy ich numery będą zgadzać się z numerami na kartach, których będą używać i będzie nam łatwo zweryfikować, który uczeń w jaki sposób odpowiadał. Wpisujemy sobie wszystkich uczniów. Ja teraz nie będę tego robić. Po wpisaniu wszystkich uczniów klikamy Next. Już mamy naszych uczniów, do których przypisane są właśnie numery, dlatego dobrze by było, żeby one były w kolejności takiej jak w dzienniku. I kończymy sobie done. Mamy już naszą klasę testową z uczniami. Kolejnym krokiem do tego, aby działać sobie w tym narzędziu Plickers, jest utworzenie pytań. I tutaj na górze mamy new set, czyli nowe pytania, nowy folder z pytaniami będziemy sobie tworzyć. Wpisujemy sobie tutaj jakieś pytanie. I tutaj, jak widzimy, mamy odpowiedzi. Możemy sobie zmniejszyć do trzech. Pojawiają nam się domyślnie cztery. Możemy sobie tutaj x-em wykasować jedno. I wpisujemy. Ja tutaj wpiszę jakieś kolory. Banan może być też zielony, ale mi chodziło o kolor żółty. I teraz, proszę Państwa, bardzo ważna kwestia. Zaznaczamy sobie tutaj, klikamy w okienko, które jest prawidłową odpowiedzią, tak? Tutaj sobie klikamy i już mamy zaznaczone, że to jest prawidłowa odpowiedź. I teraz uczniowie, którzy zaznaczą właśnie tą odpowiedź, będą mieli to pytanie zaliczone. Jeżeli już tutaj sobie wszystko zrobiliśmy, pytanie już zostało zapisane. Kolejne pytanie tutaj tworzymy za pomocą tego plusika. Kolejne pytanie sobie wpisujemy. Możemy sobie użyć jeszcze innej opcji.
Prawda, fałsz. Proszę zobaczyć tutaj na dole. I teraz tworzymy sobie pytanie i zaznaczamy, tak, które pytanie jest prawdziwe, które fałszywe. To jest kolejna opcja. Jeszcze jedna opcja to jest ankieta, czyli tutaj już w ankiecie jakby wszystkie pytania będą równorzędne, tak? Czyli jeżeli tworzymy ankietę, uczniowie mogą wybrać obojętnie jakie pytanie i tylko mamy wtedy jakby zbiorczą odpowiedź, ile osób w jaki sposób zagłosowało, czyli do takich bardziej podsumowania lekcji, ankiet. Dobrze, i w taki sposób tworzymy sobie tych pytań, możemy tutaj sobie niezliczoną ilość tworzyć, możemy sobie oczywiście pytania usuwać, kopiować, do pytania możemy sobie jeszcze dołączyć obrazek jakiś, proszę zobaczyć tutaj za pomocą tego okienka, wybieramy sobie obraz z naszej pamięci i sobie tutaj wrzucamy, żeby te pytania były ciekawsze na przykład, albo może być to pytanie właśnie do tego obrazka skierowane. Jeżeli już sobie wszystko utworzyliśmy, wychodzimy z tego. Zapomniałam Państwu jeszcze powiedzieć, że tutaj wpisujemy tytuł naszego folderu, w którym są te pytania. Czyli jeżeli chcemy więcej sobie pytań utworzyć, dobrze jest sobie ten folder nazwać, prawda? Na przykład tak, prawda? I wtedy już będziemy wiedzieć, że te pytania właśnie będziemy na przykład sobie na matematyce w pierwszej A wykorzystywać. Już są, tak, jest matematyka pierwsza A mi się pojawia. Tutaj są wszystkie, to jest jakby moja biblioteka, czyli wszystkie przeze mnie utworzone folderki z pytaniami, które później sobie będę wybierać w momencie, kiedy uczniowie będą głosować. Tu właściwie już mamy wszystko gotowe. Teraz przechodzimy do kart, żeby uczniowie mogli sobie głosować, czyli odpowiadać na pytania w takiej formie stacjonarnej, czyli jeżeli mamy swoich uczniów w klasie bądź też gdzieś na wycieczce, rozdajemy im karty, które wyglądają w taki sposób, jak ja Państwu przedstawiłam na kursie, takie czarne znaczki, które mają, może Państwu pokażę, w jaki sposób one wyglądają. Proszę zobaczyć. To są takie czarne znaczki. Nic mi się tutaj nie wyświetla. Kliker z karty. Jeszcze raz. Ja je na kursie też przedstawiłam. Proszę zobaczyć, w taki sposób one wyglądają. To jest karta numer 1. Na każdym brzegu ma numerek 1, czyli jest to uczeń, który był zapisany jako pierwszy. I proszę zobaczyć, po każdej stronie jest inna literka, czyli tutaj mamy B, A, D, C. Uczeń odwraca kartę tak, aby odpowiedź, która jest prawidłowa, była na górze. Czyli w tym przypadku odpowiedzią prawidłową jest literka B. Nauczyciel za pomocą urządzenia mobilnego, może to być telefon bądź tablet, sczytuje karty podniesione przez uczniów i wtedy już wiem, że uczeń z numerem 1 odpowiedział prawidłowo, czyli podniósł tak kartę, że to B jest na samej górze. Mam nadzieję, że to będzie zrozumiałe, w jaki sposób te karty, proszę Państwa, pobrać. Mamy tutaj pomoc. I w pomocy mamy Get Plicker z Cards. Tutaj mamy te karty dostępne za darmo. Możemy je sobie kliknąć tutaj. I już mamy tutaj sobie karty. Jest ich 40. Nie musimy drukować wszystkich. Możemy wydrukować tyle, ile jest nam potrzebnych tych kart. Tutaj mamy jeszcze takie różne inne opcje. Na przykład w tej opcji są większej wielkości, czyli takie jedna karta na całą stronę i jest na przykład do 63, prawda? Tutaj od 1 do 14, do 40 i tak dalej. To są takie różne opcje. Karty należy wydrukować, można je olaminować, wyciąć je tak, żeby było troszeczkę tego białego brzegu, ponieważ uczniowie nie mogą zasłonić paluszkiem miejsca,
miejsca karty, czyli tego nadruku, prawda? Ani cyferki, ani literki, ani tego kodu, bo wtedy kod niepoprawnie się odczyta. Co robimy dalej? Dalej, proszę Państwa, musimy sobie pobrać na urządzenie mobilne, czyli telefon bądź tablet, aplikację Plickers i w tej aplikacji wybieramy sobie klasę. Będziemy musieli wybrać sobie klasę i wybrać sobie zestaw pytań. Pojawi nam się telefon komórkowy i pojawi nam się takie kółeczko, aby rozpocząć grę. My możemy sobie także tutaj wyświetlić naszą grę. Proszę zobaczyć, wybieram sobie zestaw pytań, prawda? I wybieram sobie klasę, w której chcę sobie przeprowadzić ten zestaw pytań. I w tym momencie już uczniowie widzą pytanie i mogą, już jest live po lewej stronie, mogą już podnosić sobie swoje karty i ja urządzeniem mobilnym je sczytuję. Bez komputerka, jeżeli nie mamy, też możemy to zrobić, wyświetlając sobie pytanie na komórce i wtedy możemy też sobie sczytywać karty. Jest też taka możliwość. Kończymy sobie, prawda? Mamy tutaj odpowiedzi, będziemy mieli, który uczeń jak odpowiedział, także będziemy mogli sobie także zapisać nasze wyniki. One będą troszeczkę przechowywane. Tutaj możemy je sobie pobrać i sobie sprawdzamy te wyniki. To tyle, jeżeli chodzi o tą część filmiku, w jaki sposób przeprowadzić dokładnie ankietę lub quiz. Macie Państwo pokazane w filmiku, jest on w języku angielskim, natomiast chodzi mi o samą procedurę sczytywania tych kart. Myślę, że warto też sobie to obejrzeć. Część druga, czyli kolejny filmik, będzie związany z tym, w jaki sposób używać aplikacji Plickers w nauczaniu zdalnym, ponieważ mamy tutaj nową funkcję e-learning i możemy bez użycia kart także zaangażować uczniów do różnego rodzaju gier i to będzie w części drugiej. Dziękuję Państwu za uwagę.